zagubiony w lesie. Rozpoczyna się 10. dzień mojego kursu przetrwania. Wczoraj mój guru Brahmin wrócił jak zwykle do swojego 5-gwiazdkowego hotelu, pozostawiając mnie w dziczy na pastwę losu. Ale przed odjazdem powiedział: Andy, jutro spakuj plecak i weź ubrania na zmianę. Nie wiem, co wymyślił, ale szykuje się ciężki dzień. Znów będę cierpiał. Czemu on zawsze wyżywa się na mnie? Już chyba wiem, po co miałem wziąć ubrania na zmianę. To świetnie. Dzisiaj czeka cię odrobina mokrej roboty. Będziemy ćwiczyć bezpieczną przeprawę przez rzekę. Sama i Bena już chyba poznałeś. Tak, alpiniści zamienili się w kajakarzy. Ich zadaniem będzie ubezpieczać cię podczas przeprawy. Dzisiejszy dzień w większości spędzisz w wodzie. Mam tu dla ciebie piankę oraz coś, co pomoże ci utrzymać się na powierzchni. W tym stroju będzie ci znacznie cieplej, zwłaszcza gdy zawieje wiatr. Niebieski, mój ulubiony kolor. Przebieraj się. Mam zdjąć ubrania przy wszystkich? Wy dwaj, moglibyście się odwrócić? Pierwsza rzecz podczas przeprawy to znalezienie odpowiedniego miejsca. Nie można przeprawiać się gdziekolwiek. Rzeka wpada do morza i tworzy rozległe ujście, gdzie występują silne prądy wsteczne i pływy. Na niektórych rzekach pływy są widoczne w odległości 7 lub 8 km od ujścia. A to oznacza, że czasem będziemy zmuszeni wędrować 7 km w górę rzeki, żeby znaleźć odpowiedni punkt. Szukamy płytkiego obszaru, po którym można by brodzić, zamiast płynąć. Jeśli na dnie leżą kamienie, to także ułatwia przeprawę, bo można po nich stąpać. Przy drugim brzegu widać obszar, gdzie woda porusza się szybciej. To miejsce, w którym jest najsilniejszy prąd i największa głębokość. Koryto rzeki skręca i woda wymywa dno pod prawym brzegiem. Dlatego tam jest najgłębiej. Przy określaniu miejsca powinieneś także wziąć pod uwagę, że prąd zniesie cię w dół. Musisz więc cofnąć się kawałek w górę rzeki, żeby wylądować w punkcie, który sobie upatrzyłeś. Masz ze sobą sporo sprzętu i ubrania. Naturalnie chcesz, żeby wszystko było suche, więc wkładasz to do plecaka. Ale nigdy nie noś plecaka przypiętego w pasie. Co najwyżej na jednym ramieniu. To na wypadek, gdybyś musiał go szybko zrzucić. Jeśli masz na sobie zwyczajne spodnie, podwij nogawki. Bawełniane ubrania w kontakcie z wodą zapewniają ochronę przed zimnem. Zawsze przeprawiaj się w butach, żeby nie pokaleczyć sobie stóp. Jeśli znajdziesz płytkie miejsce, gdzie mógłbyś brodzić, weź ze sobą kij. Odwracasz się twarzą w górę rzeki i poruszasz się powoli naprzód, dotykając kijem dna i szukając dziur.
opierasz się na kiju do chwili, gdy skończy ci się grunt. Potem zaczynasz płynąć. Ale nawet wtedy nie wyrzucaj kija. On także ma swoją wyporność i pomoże ci utrzymać się na wodzie. Spróbujesz? Jeśli zacznę tu, to wyląduję kawałek dalej, prawda? Na przykład w Irlandii. Pamiętaj, żeby sprawdzać dno. Jeśli jest płytko, idziesz dalej. Andy przeprawia się przez rzekę. To będzie horror. Właź do wody. Już mam mokro w butach. Czuję napór wody. Prąd jest naprawdę silny. Spycha mnie w dół. Jak mi idzie, Brami? Bardzo dobrze. Jeszcze kawałek. Właśnie zdałem sobie sprawę, że są tu bracia tych węgorzy, które złowiliśmy. Polują na ciebie. Któraś z tych dziur jest przeznaczona specjalnie dla mnie. Badaj dno kijem. Prąd robi się naprawdę ostry. Twarzą w górę rzeki i nie zapominaj o kiju. Bardzo dobrze, teraz płyń. Mocniej rękami. Płyń dalej. Już prawie koniec. Udało się. Kolej na ciebie, brat. Wykluczone. Musisz wrócić do mnie. Jak się czułeś, kiedy wszedłeś do rzeki? Gdy woda sięgnęła mi dotąd, przestałem to kontrolować. Nie ma znaczenia, że człowiek jest silny, woda i tak go zabierze. Czułeś napór prądu? Bardzo. A jak się płynęło? Pływam dość dobrze, ale nie byłem w stanie walczyć z rzeką. Właśnie dlatego przeprawa wymaga dokładnego planowania. Musisz wybrać miejsce, w którym będziesz mógł łatwo wydostać się z wody. Tak, pod drugim brzegiem było pełno kamieni. Potknąłem się i bałem się, że odpłynę. A kij? Pomagał ci utrzymać równowagę? Tak, ale potem, kiedy musiałem płynąć, już nie było odwrotu. Nie zatkało cię, kiedy wszedłeś po pas? Jeszcze jak. Nagle miałem skalę głosu jak śpiewak operowy. Musisz pamiętać, żeby zanurzać się bardzo powoli. Gdybyś rzucił się w nurt od razu, mogłoby ci nie starczyć sił. Dlatego staraj się brodzić tak długo, jak się da. Masz dla mnie coś jeszcze? Teraz zademonstruję ci, jak korzysta się z tak zwanej poręczy. Załóżmy, że jesteś w wodzie i walczysz o życie. Ja stoję na brzegu i rzucam ci linę. Można ją zrobić z wielu różnych rzeczy. Chwytasz koniec, a ja powoli ściągam cię na brzeg.
Jak to się nazywa? Poręcz. Możesz już się zamoczyć. Ale ty zostajesz na brzegu. Tak, będę cię ratował. Pomocy, pomocy. Pamiętaj, walczysz o życie. Ja rzucam poręcz z brzegu, ty ją łapiesz. Wtedy zaczynam cię ściągać, dopóki nie znajdziesz się na brzegu. Ale gdybym zaczął ciągnąć teraz, znalazłbyś się pod wodą. Dlatego muszę poczekać, aż prąd zdryfuje cię bliżej. Za chwilę ci to wyjaśnię. No więc dlaczego nie ściągałeś mnie od razu? Mogłoby ci się przydarzyć to samo, co mojemu przyjacielowi Sas podczas przeprawy przez Nil. Jak wiesz, Nil to ogromna rzeka i żeby przeprawić się w kilka osób, ktoś musi ją najpierw przepłynąć. Najlepiej z liną. A mój przyjaciel przywiązał się do niej. W połowie drogi porwał go silny prąd, więc ludzie na brzegu zaczęli go ściągać. Lina była tak nasiąknięta i ciężka, że wciągnęła go pod wodę i utonął. Można było tego uniknąć, gdyby tylko trzymali linę i pozwolili mu zdryfować kilkadziesiąt metrów dalej. To był błąd, który człowiek przypłacił życiem i jednocześnie przestroga na przyszłość. Nie ciągnij, tylko pozwól działać rzece. Zagubiony w lesie. Przenieśliśmy się kawałek w górę rzeki. Prąd jest tu słabszy, co oznacza, że po drugiej stronie będzie bardzo głęboko. A to wymaga zastosowania technik specjalnych. Oto co udało mi się zbudować. Tratwa Robinsona Crusoe. Ale Brami chyba nie jest zachwycony. Dlaczego? Taka konstrukcja jest dobra do podróżowania po dużym jeziorze albo po morzu. A my tylko przeprawiamy się przez rzekę. Zamiast marnować energię na budowę tratwy, mógłbyś wykorzystać jeden taki bal do pływania. Utrzyma cię bez problemu. A jeśli dysponujesz innymi materiałami, możesz zbudować lżejszą tratwę. To zwykłe pojemniki połączone kijkami i sznurkiem. A gdybyś nie miał pojemników, z czego jeszcze można zrobić pływaki? Nie mam pojęcia. A co powiesz na nadmuchany żołądek jelenia? Albo bambus, jeżeli nim dysponujesz. Rewelacja. Ilu ludzi to utrzyma? Dwóch albo nawet trzech. Wypróbujmy to. Potem najpierw pokażę ci kilka innych sztuczek. Co jeszcze wymyśliłeś? To jest zwyczajny plastikowy worek, który pomoże utrzymać ci się na wodzie. Musisz tylko złapać do niego trochę powietrza. Potem zakręcasz koniec i wkładasz go pod pachę. Ma naprawdę dużą wyporność. Jeśli masz dwa takie worki, możesz włożyć je pod obie ręce. Kładziesz się na plecach i płyniesz jak w skrzydełkach. Do pływania możesz także wykorzystać plecak.
Bierzesz worek na śmieci, wkładasz do niego rzeczy i zamykasz w nim powietrze. Potem wkładasz go do plecaka. W ten sposób zyskujesz dodatkową wyporność. Cudownie. To ma jeszcze jedną zaletę. Jeśli zapakujesz rzeczy do plecaka i przeprawisz się w ten sposób, będziesz miał suche ubrania. Właśnie o to chodzi. A jeśli nie masz worka na śmieci, co wtedy? Zawsze masz jeszcze spodnie. Zdejmujesz je, zawiązujesz jedną nogawkę. Potem drugą. Następnie wchodzisz do wody, unosisz spodnie do góry i robisz zamach, żeby nabrać trochę powietrza do środka. Kiedy zanurzysz je pod wodę, masz urządzenie do pływania. Wystarczy je przytrzymać i będę mógł na nich przepłynąć. Chyba najwyższy czas to wypróbować. Lubię, jak zaczynasz wierzyć w siebie. Do roboty. Chyba powinienem usiąść. Tak, przycupnij sobie na kamieniu i wyciągnij nogi. Spokojnie, obudzisz wszystkie węgorze. Zimno. Ruszaj. Właśnie zostałem bezpłodny. Co teraz? Połóż się na worku. Utrzymujecie? Płynę w kierunku prądu, ale to działa, unoszę się. To była tylko próba. Wracaj. Boże, jak zimno. Włóż worek pod pachę. Lepiej? Widzę bąbelki, to chyba zły znak. Wracaj do mnie. Co dalej? Teraz spodnie, łap. Służyłeś w SAS przez 23 lata i nie umiesz porządnie rzucić spodni? Musisz się trochę postarać. Zamocz je. Uważaj, żeby woda nie dostała się do środka. Teraz chwyć je za pas, unieś nad głowę i uderz w wodę, żeby złapać trochę powietrza. Raz czy więcej? Raz wystarczy. Teraz zanurz pas pod wodę i gotowe. Poważnie? Tak. Śmiało. Połóż się na nich i możesz płynąć. Unoszę się. Ale ten prąd jest bardzo silny. Myślisz, że utrzymają cię na powierzchni? Na pewno. Sam nie mogę w to uwierzyć, ale tak jest. Udałoby ci się przepłynąć na drugą stronę? Nie wiem, prąd jest naprawdę silny. Nie odważyłbym się płynąć bez odpowiedniego sprzętu. A już na pewno nie na spodniach. Jak ja je teraz założę? Teraz plecak. Uważaj. Mogłeś mi zniszczyć fryzurę. Mam się na tym położyć? Tak. Teraz machaj nogami. Odwróć się trochę w kierunku brzegu i płyń. Zaraz będziesz na miejscu.
Sznurówka mi się rozwiązała. Zaraz zgubię but. Płyń na drugi brzeg. Staram się. Nie do wiary, jaki ten prąd jest silny. Płyń! Odpychaj się jedną ręką. Bez paniki, nic mi nie będzie. Pamiętasz, kiedy mówiłem ci o ujściu? Jest 25 kilometrów stąd. Dobrze to związałeś? Wątpisz we mnie? Przepraszam. Jestem pewien, że wszystko jest w porządku. Kiedy Brami budował tratwę, ja robiłem najważniejszy element – wiosło. Wykorzystałem tu mnóstwo różnych węzłów. Pokażę wam to później. Mam nadzieję, że to pływa. Inaczej podzielę los pasażerów Titanica. Jak tam? W porządku. Wciąż unoszę się na wodzie? Jeszcze tak. Mam położyć nogi na wierzchu? Nie, trzymaj je pod wodą. Muszę uważać na węgorze. Złap równowagę. Mówiłeś, że te węzły wytrzymają. Wytrzymają, po prostu złamałeś kij. Ważę tylko 50 kilo. Płynę do portu zreperować statek. Jedno jest pewne, moje wiosło jest niezniszczalne. Tratwa też. W końcu nadal pływa. Co mogę powiedzieć? To był kolejny udany dzień w dziczy. Do zobaczenia. Brami, spotkamy się w obozie. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Tomasz Perczyński. Czytał Marek Lenek.